Już niebawem ruszy budowa kolejnego ronda w Nysie. Po wielu konsultacjach i badaniach natężenia ruchu dokonano niezbędnych korekt w projekcie i prace mogą zostać rozpoczęte. Testy i konsultacje dotyczące wyglądu przyszłego ronda na skrzyżowaniu ulic Moniuszki, Prudnicka i Celna trwały kilka miesięcy. Koniecznym okazało się wprowadzenie poprawek dotyczących m.in. średnicy wewnętrznego koła ronda. Zmienialiśmy troszeczkę układ geometryczny samego położenia centrum tego ronda. No i zrobiliśmy badania do tego pomiaru ruchu. Jest leciutka korekta łuków na wyjeździe na skrzyżowaniu celnej z Moniuszki z dwóch stron. Są przesunięte same azyle dla ruchu pieszego i przejścia dla pieszych na kierunku w ulicy Prudnickiej oraz w ulicy Moniuszki. W chwili obecnej projekt jest już zatwierdzony, a Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania. Ogłosiliśmy przetarg w zeszłym tygodniu z terminem otwarcia ofert 19 września, później rozpatrzenie ofert, no i wybór już wykonawcy. Choć jest to centrum miasta, Zarząd Dróg Powiatowych nie przewiduje, aby przebudowa skrzyżowania miała znaczący wpływ na ruch komunikacyjny w tym miejscu. W czasie realizacji tego zadania będzie dostępny, będą utrudnienia. Jedynie będzie wstrzymany ruch na czas wykonywania samej konstrukcji nawierzchni na rondzie, podczas frezowania i układania nawierzchni. Ale to będą jednodniowe, a nawet może półdniowe okresy, także tego społeczeństwo specjalnie nie odczuje. Zakończenie prac na skrzyżowaniu Moniuszki, Celna, Prudnicka przewidziane jest na koniec października bieżącego roku.